Notatnik elektroniczny Remarkable na Inku za 1600 zł w zestawie z rysikiem, z etui, no i oczywiście samo Remarkable od producenta na gwarancji. Jak to kupić za taką cenę, gdy jak spoglądacie wokół, to te ceny gdzieś tam pojawiają się 2,5, no może niekiedy nawet 3000 zł w takich zestawach. No to dzisiaj Wam krok po kroku powiem, w jaki sposób mieć w ciągu mniej więcej tygodnia u siebie Remarkable w zestawie za 1600 zł. Dokładnie w takim zestawie, jaki tutaj widzicie w tej chwili na ekranie. No ale zaraz. Gdzie tutaj jest haczyk? Nie, nie ma żadnego haczyka. Otóż faktycznie, jeżeli byście spojrzeli na stronę remarkable.com i poszukali dokładnie tego samego zestawu, który w tej chwili tutaj widzicie, czyli w skórzanym czarnym etui z oryginalnym markerem premium, urządzenie Remarkable, ono kosztuje 637 euro, no bo samo urządzenie 349 euro, marker 129 euro, okładka 159 euro, czyli to jest to w sumie te 637 euro, czyli no w przeliczeniu mniej więcej według kursu dzisiejszego 2730 zł. No to sporo, sporo, bo to ponad 1000 więcej od tego, co powiedziałem na wstępie, jeśli chodzi o 1600 zł. Otóż to, co proponuję, to kupić na stronie producenta tylko i wyłącznie samo urządzenie, czyli samo Remarkable, które katalogowo kosztuje 349 euro. Ale ty możesz je kupić za 309 euro, czyli o 40 euro taniej, dlatego że jeżeli kupujesz z linku afiliacyjnego znajomego, który już wcześniej kupił Remarkable, no to masz rabat 40 euro. Jeżeli nie masz takiego znajomego, który kupił Remarkable, to tutaj na dole pod tym filmem wyślę Ci, podaję Ci link po prostu, gdzie możesz znaleźć takiego swojego znajomego, dzięki któremu będziesz miał ten rabat 40 euro. Czyli kupujesz samo urządzenie za 309 euro. Do tego dokupujesz marker, który nie jest oryginalny. Znajdujesz online, na przykład na Amazonie, marker za około 160 zł, tak jak tutaj w tej chwili widzisz. A okładka, znowu, jest sporo zamienników. Tutaj jest okładka, którą kupiłem za 120 zł, też na dole podaję link. Czyli w sumie za cały ten zestaw płacisz 1600 zł. Czyli masz oryginalny Remarkable, bo masz prosto od producenta, masz zamiennik rysik, masz zamiennik okładkę, natomiast moim zdaniem tym zamiennikiem jesteś w stanie równie dobrze pisać po ekranie notatnika Remarkable, jak i oryginalnym. Co więcej, jeżeli chciałbyś sobie kupić nieco lepszy zamiennik, czyli na przykład taki, o tutaj jak pokazuję, Lamy EMR, do którego możesz zainstalować dokładnie tą samą końcówkę, którą masz w oryginalnym rysiku Remarkable, no to wrażenie pisania masz dokładnie takie samo, jak w oryginalnym rysiku Remarkable, a zapłacisz za takie piórko, za taki rysik Lamy EMR około 200 zł, a nie 129 euro za ten oryginalny. Także to w ten sposób możesz nieco, a może nawet bardziej niż nieco, zejść z kosztów zakupu Remarkable. Ja oczywiście tutaj nie mówię o szczegółach, jak to urządzenie działa, do czego ono służy, bo już na ten temat trochę filmów nagrałem, zresztą tutaj też podaję linki, to możesz spojrzeć. Natomiast jeszcze trzecia droga, tak? To znaczy, jeżeli nie chcesz wydawać 2700 zł za ten super wypasiony zestaw ze strony producenta, ale też nie chcesz zamienników, no to wtedy możesz pójść taką drogą środkową, czyli tak znowu, kupić Remarkable ze strony producenta, kupić u producenta rysik, ale nie ten za 129 euro, ale za 79, czyli ten wersji takiej bardziej ekonomicznej, nie kupować okładki skórzanej, tylko tą z tworzywa sztucznego za 99 euro, no i wtedy zejdziesz do mniej więcej 2000 zł, czyli najtaniej za 1600 kupisz z zamiennikami, za około 2000 kupisz w takiej wersji, takiej można powiedzieć nie z najwyższej półki, ale też całkiem porządnej, no ale oczywiście możesz też oczywiście kupić ten zestaw z najwyższej półki, zależnie od tego naprawdę jak głęboko masz kieszeń, czego potrzebujesz. Natomiast ten filmik nagrałem dla tych z Was, którzy chcieliby jak najbardziej ekonomicznie kupić Remarkable, a kupować właśnie nowy, oryginalny, prosto ze strony producenta. To tyle. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Was pomocny. Zapraszam do dyskusji tutaj na dole pod tym filmem, czy też na naszym serwerze Discordowym. No i do zobaczenia, do usłyszenia.